Dzień dobry, witam serdecznie Szanowni Państwo. Nazywam się Dominika Matuszek i poprowadzę dla Państwa dzisiaj wykład dotyczący diety w zaburzeniach glikemii. Dokładny temat to dziękuję, nie słodzę, dieta w zaburzeniach glikemii. Na co dzień jestem pracownikiem Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki i prowadzę zajęcia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Jestem także dietetykiem klinicznym i posiadam doświadczenie w prowadzeniu właśnie pacjentów klinicznych. Miałam już z Państwem przyjemność prowadzić zajęcia. Wtedy te zajęcia odbywały się, nie wiem, można powiedzieć w realu, czyli na sali Politechniki Opolskiej. Tym razem spotykam się z Państwem w troszeczkę innej sytuacji, ale myślę, że mimo wszystko wykład będzie dla Państwa ciekawy. Jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania do mnie, bo pamiętam, że zawsze dyskusja z Państwem była bardzo ożywiona, to bardzo proszę o kontakt mailowy. Podałam tutaj na pierwszym slajdzie swój adres mailowy, więc zapraszam do kontaktu. To może zacznijmy. Na początek kilka takich informacji przedstawiających zagadnienie dotyczące metabolizmu glukozy oraz kilka takich informacji podstawowych o tym, ile tej glukozy tak naprawdę potrzebuje organizm człowieka. Przyjęte jest ogólnie, iż minimalna ilość glukozy, jaką potrzebuje organizm człowieka, to 180 gram na dzień. Z tym, że organizm nasz jest w stanie wyprodukować sobie jakieś 130 gram tej glukozy, natomiast takie niezbędne minimum, które musimy dostarczyć z dietą, to jest 50 gram na dzień. Oczywiście to są bardzo ogólne informacje i tutaj należałoby oczywiście dostosować te ilości do konkretnych przypadków. W organizmie człowieka może krążyć zaledwie 5 gram cukru. 5 gram glukozy. Pozostała część, czyli pozostała ilość, którą dostarczamy z dietą i jest tą nadwyżką, jest najczęściej deponowana w postaci tkanki tłuszczowej. I to jest bardzo istotne z tego względu, że jeżeli rzeczywiście nasza dieta jest bogata w węglowodany, szczególnie węglowodany proste, no to niestety bardzo szybko jest w stanie nam się rozwinąć nadmierna tkanka tłuszczowa. Jeżeli chodzi o kwestię cukrzycy w Polsce, przyjmuje się, że cukrzyca w Polsce dotyczy około 3 milionów osób, natomiast to są dane jeszcze z 2017 roku i tu, teraz już mówi się o tym, iż w 2020 roku może ten poziom przyjąć około 4 milionów, z czego dosyć duża ilość jest niezdiagnozowanych, ponieważ cukrzyca w początkowym etapie przebiega bezobjawowo. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę na ten slajd, to przedstawiłam taką bardzo prostą grafikę, aby wytłumaczyć, jak wygląda ta gospodarka glukozą. Zacznijmy od samego początku, czyli mamy początek, dostarczenie pokarmu. Dostarczamy pokarm, w którym znajdują się węglowodany, więc w konsekwencji dostarczamy do organizmu glukozę. W tym momencie ta glukoza, która pojawiła się w surowicy krwi, czyli ta hiperglikemia, która się pojawiła, powoduje stymulację trzustki, a dokładnie komórek beta do wydzielania insuliny. Tym samym także w tym przypadku glukoza hamuje komórki alfa, które są odpowiedzialne za produkcję glukagonu. Więc mamy stymulację wydzielania insuliny, w wyniku czego wątroba wychwytuje glukozę i następuje wzrost syntezy glukogenu w samej wątrobie. W związku z tym oczywiście w surowicy krwi następuje spadek poziomu glukozy i pojawia się hipoglikemia. Hipoglikemia, która może być bardziej intensywna bądź mniej intensywna. To pokażę Państwu na innym slajdzie. Następnie ta hipoglikemia, czyli spadek glukozy, powoduje, że komórki trzustki beta są blokowane, czyli nie wydzielają insuliny, natomiast aktywowane są komórki alfa, które odpowiedzialne są za produkcję innego hormonu, glukagonu. I w tym wypadku glukagon w pewien sposób jakby aktywuje wątrobę do uwalniania zapasów glukozy, które w wątrobie się znajdują. Jak wygląda reakcja organizmu na spożycie produktów węglowodanowych? Na tym slajdzie bardzo fajnie przedstawiona jest sytuacja tej reakcji, tego wzrostu poziomu glukozy w odpowiedzi na spożycie 50 g węglowodanów z różnymi produktami. Czyli jest tutaj sama czysta glukoza podana z kolorem pomarańczowym ziemniaki,
Kolor tutaj taki różowo-czerwony to białe pieczywo, zielony to napoje bezalkoholowe, oczywiście nie mówię tutaj o wodzie, ale mówię tu o napojach bezalkoholowych słodkich, typu sok, typu napoje gazowane jak Fanta, Mirinda, Cola oraz soczewica kolorem niebieskim. W odpowiedzi na spożycie tych produktów następuje wzrost poziomu glukozy. I ten wzrost poziomu glukozy jest tym intensywniejszy, im dany produkt ma wyższy indeks glikemiczny i ma, tak jakby zawiera tą samą ilość węglowodanów, tylko ich struktura jest inna, czyli zawiera więcej węglowodanów prostych. Największy wyrzut oczywiście będziemy mieli po spożyciu samej glukozy. Natomiast trochę mniejszy po spożyciu ziemniaków, to też oczywiście zależy od tego, w jakiej formie te ziemniaki zostaną podane, czy napoju właśnie tych słodkich, bezalkoholowych. Natomiast najmniejszy wyrzut glukozy będzie nam się pojawiał właśnie po spożyciu na przykład soczewicy. Co więcej, istotne jest nie tylko ten wyrzut glukozy, ale też to, co się dzieje później. Proszę zobaczyć sobie, co się dzieje w przypadku spożycia glukozy. Mamy taki dosyć mocny zjazd, spadek poziomu glukozy. Natomiast w przypadku produktu typu soczewica, ten zjazd jest dużo łagodniejszy. I to jest dosyć istotne, bo te takie intensywne zjazdy i intensywne wyrzuty glukozy są dla nas dosyć, można powiedzieć, niefajne. Z tego względu, że to jest zapewnienie organizmowi takiej jazdy jakby bez trzymanki, tak to można porównać. Taki roller coaster dla organizmu, a organizm takiej rzeczy nie lubi. Z tego względu, że nasz organizm lubi spokój, homeostazę, równowagę. Natomiast co jest istotne, w około 90-120 minucie od spożycia produktów zawierających węglowodany mamy właśnie ten moment, kiedy wątroba jakby uruchamia zapasy glukozy i stabilizuje nam ten poziom glukozy. Natomiast tutaj w tym miejscu może się pojawić też tak zwany spadek, czyli hipoglikemia reaktywna, czyli ten spadek tutaj w tym wypadku będzie poniżej wartości, która jest dla nas odpowiednia, tak? Czyli doprowadzi do bardzo niebezpiecznej hipoglikemii. Jak wygląda zmiana poziomu glukozy oraz insuliny w cyklu dobowym? To jest przedstawione na tym slajdzie, gdzie kolorem niebieskim przedstawiony jest poziom glukozy, natomiast niebieskim poziom insuliny, natomiast czerwonym jest poziom glukozy. Rano na czczo, w momencie kiedy się budzimy, poziom glukozy i insuliny jest na poziomie, przy glukozie jest to, przyjmijmy około 80 mg na decylitr, natomiast w przypadku insuliny tutaj jest taka jednostka, która u nas nie jest często stosowana, ale jest to na poziomie około, przyjmijmy 5-7 mmol na decylitr. I w momencie, kiedy spożywamy posiłek, czyli pojawia nam się śniadanie, breakfast, następuje wzrost zarówno glukozy, jak i insuliny. To jest rzecz normalna, naturalna, czyli w odpowiedzi, odniosę się znowu do pierwszego slajdu, w odpowiedzi na dostarczenie glukozy trzustka wydziela insulinę, czyli jak wzrasta nam poziom glukozy w surowicy krwi, no to także poziom insuliny powinien wzrosnąć. I ta insulina jest odpowiedzialna za obniżenie poziomu glukozy poprzez to, że ona tak jakby jest nośnikiem glukozy i ta glukoza dzięki tej insulinie jest wprowadzana do komórek i tam może być przez nie wykorzystana. Więc cykl, który przebiega prawidłowo, to jest cykl w momencie, kiedy wzrasta nam poziom glukozy, wzrasta nam także poziom insuliny i odwrotnie, kiedy glukoza spada, to co się dzieje, znowu odniosę się do pierwszego slajdu, poziom insuliny zaczyna spadać, ponieważ trzustka jest blokowana do wydzielania insuliny, a wydzielany jest inny hormon, który w pewien sposób i takie delikatne odbicie, które tutaj Państwo widzą, około godziny 10-11, to jest właśnie ta taka stabilizacja tego poziomu glukozy poprzez te zapasy wątrobowe. Następnie mamy większy spadek i to jest przy już samym kolejnym posiłku, to już mamy sygnał, jeden z sygnałów, który mówi nam o tym, że powinniśmy spożyć posiłek, czyli zaczynamy odczuwać głód w odpowiedzi na hipoglikemię. I znowu sytuacja się powtarza, znowu jest wzrost zarówno glukozy, insuliny, znowu spadek i tak w odpowiedzi na posiłki w ciągu dnia. I teraz jedna prosta zasada. Patrząc na ten wykres, widzimy, że w ciągu dnia występuje dosyć dużo takich intensywnych wzrostów poziomu glukozy i insuliny.
Jeżeli ktoś cierpi na zaburzenia glikemii, no to raczej dążymy do tego, żeby maksymalnie wyrównać tą gospodarkę, tak, żeby nie stymulować organizmu bez przerwy do wydzielania insuliny, czyli żeby znowu robić mu ten roller coaster. No i tutaj jest piękna odpowiedź na pytanie, ile posiłków w ciągu dnia osoba z zaburzeniami glikemii, szczególnie z insulinoopornością, powinna spożywać? No, ja jestem zdecydowanie za tym, że nie 5. Bo jeżeli widzą Państwo, mamy tutaj 3 posiłki i widzimy, że te 3 posiłki już powodują takie dosyć duże zachwiania, to żeby nie stymulować organizmu do jeszcze większej produkcji insuliny, czyli żeby powodować mu, że ten przebieg poziomu glukozy, insuliny w ciągu dnia był znowu taki wypikowany do góry, no to zdecydowanie nie 5 posiłków, tak? Tylko raczej 4 albo nawet i 3. Insulinooporność. Dosyć mocno na wykładzie skupię się na insulinooporności. Co prawda insulinooporność dotyczy w większej mierze młodych ludzi, ale Państwo na pewno w rodzinie macie osoby, które tą insulinooporność mają zdiagnozowaną bądź nie, a borykają się z wieloma problemami, które są związane z insulinoopornością, nie mając tego zdiagnozowanego. Insulinooporność też występuje częściej u młodych ludzi, ponieważ młodzi ludzie mają większą tendencję do wejścia w insulinooporność. Osoby dorosłe, starsze, wejście w insulinooporność mają troszeczkę słabsze. Natomiast w przypadku osób starszych po 45 roku życia, już się tak przyjmuje, częściej występuje cukrzyca typu drugiego. O tej cukrzycy też dzisiaj powiem. Natomiast dlaczego o insulinooporności najpierw? Dlatego, że insulinooporność, może nie tyle nieleczona, co jeżeli dowiemy się, że mamy insulinooporność albo podejrzenie insulinooporności i nic z tym nie zrobimy, czyli nie zastosujemy podstawowych wytycznych dietetycznych, to niestety może się pojawić cukrzyca typu drugiego. Dlatego zaczynamy od insulinooporności. Sama definicja insulinooporności jest tutaj przedstawiona na tym slajdzie. Jest to zaburzenie homeostazy glukozy, czyli zaburzenie tej takiej równowagi, czyli prawidłowego przebiegu tego poziomu glukozy w ciągu dnia, czyli to, co pokazywałam przed chwileczką na slajdach. Polega to na zmniejszeniu wrażliwości tkanek docelowych na insulinę. Ja za chwileczkę Państwu przedstawię taki schemat, gdzie jest to bardzo fajnie przedstawione i tam wyjaśnię, na czym polega ta insulinooporność. Pomimo tego, że mamy poziom glukozy w surowicy krwi, będzie wzrastał odpowiednio, to może się okazać, że niestety insulina będzie reagować nieprawidłowo, czyli trzustka będzie reagować nieprawidłowo. Będzie na przykład wydzielać dużo większe ilości tej insuliny, niż tak naprawdę jest potrzebne, ale to tylko z tego względu, że ten nośnik, czyli ta insulina, nie będzie działać prawidłowo. Tak? Więc żeby obniżyć ten poziom glukozy, żeby dążyć do tej homeostazy glukozy, to trzustka będzie wydzielała dużo, dużo większe ilości insuliny. No i co? No niestety tak to jest, że ta nadmiar krążącej insuliny w organizmie jest tak samo niekorzystny, jak nadmiar krążącej glukozy w organizmie. Bo insulina jest anabolikiem, czyli takim hormonem, który ma właściwości budujące. No i niestety dosyć mocno rozwija się wtedy też tkanka tłuszczowa. W ogóle jednym z pierwszych objawów insulinooporności jest takie nadmierne przybieranie na masie ciała bez jakichś większych powodów. Z insulinoopornością związane jest tak zwane błędne koło, więc jeżeli w naszej diecie pojawia się nadmiar węglowodanów, no bo przypomnę, znowu ta podstawa, glukoza, reakcja trzustki, insulina. Więc jeżeli tej glukozy mam cały czas nadmiar i dostarczam jej w nadmiernej ilości, to trzustka musi spełnić swoje zadanie i ona do tego dąży, do tego, żeby była homeostaza. Początkowo sobie spokojnie ta trzustka będzie radzić, natomiast w konsekwencji niestety już nie. W momencie, kiedy trzustka sobie już nie poradzi z homeostazą glukozy, może się pojawić cukrzyca typu drugiego. I w odpowiedzi na spożycie węglowodanów w surowicy krwi pojawia się poziom glukozy, wzrost poziomu tutaj na tym slajdzie cukru we krwi. No, znowu kolejne wyrzuty insuliny, znowu w momencie, kiedy w odpowiedzi na insulinę spada poziom glukozy, pojawia się głód, pojawia się zmęczenie, pojawia się chęć na słodkie, no i przyrost tkanki tłuszczowej. Tak jak mówiłam, insulina buduje. No i w konsekwencji, skoro czujemy głód, zmęczenie i chęć na coś słodkiego najczęściej, to znowu jemy węglowodany proste i zamykamy pięknie całe koło.
Jakie mogą być właśnie objawy insulinooporności? I tutaj tym pierwszym, który tutaj widzicie Państwo na slajdzie, o czym już powiedziałam, szybkie tycie. Powiem Państwu, że to jest na poziomie nawet 10 kg w przeciągu miesiąca dwóch. Tak potrafią czasami osoby z insulinoopornością przytyć. Innym problemem, nawet jeżeli już przybrały na masie ciała i próbują coś z tym zrobić, no to niestety mają problemy z chudnięciem, pomimo tego, że stosują dietę redukcyjną. Ogólnie insulinooporność występuje często przy nadwadze i otyłości. Bardzo często towarzyszą temu tak zwane wiotkie mięśnie, bo skoro rozwija nam się mocno tkanka tłuszczowa, no to jest to pewnego rodzaju kosztem mięśni. Jest też specyficzna sylwetka. Najczęściej w przypadku kobiet widoczne jest rozbudowanie objętości, zwiększony wzrost, zwiększony obwód w brzuchu. Natomiast w przypadku mężczyzn może się pojawić przyrost tkanki piersiowej. Spadek energii, szczególnie po posiłku, czyli taka hipoglikemia reaktywna, o czym jeszcze powiem. Silna chęć jedzenia słodyczy i podjadanie, bo znowu wrócę do poprzedniego slajdu, który był przed chwilą, czyli to błędne koło. Senność, nie tylko poposiłkowa, ale po prostu w ciągu całego dnia. Ciągłe zmęczenie, wysokie stężenie triglicerydów w surowicy krwi oraz nieprawidłowe parametry wątrobowe. Tutaj wymieniłam dwa, aspat, ALAT. Dodatkowo jeszcze wysokie ciśnienie krwi, także zaburzenia gospodarki hormonalnej, wysoki poziom testosteronu w przypadku kobiet, a niski w przypadku mężczyzn. Hirsutyzm, czyli takie nadmierne owłosienie w przypadku kobiet w miejscach, które u kobiet nie występują najczęściej. A w przypadku kobiet w ciąży z insulinoopornością może się pojawić duży noworodek. Przyczyny insulinooporności. Dieta bogata w węglowodany, węglowodany proste. Myślę, że już Państwo doskonale wiedzą, dlaczego tak jest. Ale także dieta, która zawiera dodatki typu syrop glukozowo-fruktozowy, który stosowany jest bardzo często w wielu produktach spożywczych. Czy też duże ilości mleka i nabiału w diecie, ponieważ mleko i nabiał jest insulinogenny. Ja o insulinogenności i indeksie insulinowym będę jeszcze mówiła. Jedzenie i picie. Oczywiście nie chodzi tutaj o picie wody przez cały dzień. Nawet jeżeli jest to mały orzeszek w czekoladzie, nawet jeżeli jest to po prostu szklanka soku owocowego, to już jest podjadanie między posiłkami. Czasem także osoby z insulinoopornością, z cukrzycą budzą się w nocy i jedzą. Stres, który stymuluje znowu zaburzoną gospodarkę kortyzolem. Wysokie poziomy kortyzolu, bądź też ich zaburzone dobowe wydzielanie kortyzolu. Nadwrażliwości pokarmowe, zaburzony proces trawienia, który zdarza się bardzo często, nie tylko u osób starszych. U osób starszych zaburzony proces trawienia wynika z tego, że ten układ pokarmowy już nie jest tak sprawny po wielu, wielu latach pracy. Natomiast niestety jest już tak, że zaburzenia procesu trawienia występują u wielu młodych ludzi. U wielu młodych ludzi występuje refluks, występują wrzody, żołądka, dwunastnicy, więc ten proces trawienia i wchłaniania jest mocno zaburzony. I właśnie także uszkodzenie kosmyków jelitowych, brak aktywności fizycznej, siedzący styl życia. No i niestety obecnie dosyć mocno jesteśmy ograniczeni w możliwości wykonywania aktywności fizycznej, ruchowej, po prostu w ciągu dnia. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o aktywności typowo zorganizowanej, czyli na przykład nie wiem, jakiś trening, który trwa 45-60 minut i to jest kilka razy w tygodniu, ale o zwykłej aktywności w ciągu dnia, czyli przemieszczaniu się, spotykaniu się z ludźmi, rozmawianiu, nie tylko siedzeniu i patrzeniu w monitor czy wykonywanie innych czynności w sposób mało aktywny. Nadwaga i otyłość. I niestety, proszę zwrócić uwagę, aż 85% osób z insulinoopornością to osoby otyłe. Podobnie jest w przypadku cukrzycy. Nasilona przez przewlekłe stany zapalne. Insulinooporność nasila się przy stanach zapalnych. W ogóle sama w sobie insulinooporność jest już stanem zapalnym. W ogóle nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej jest już stanem zapalnym dla organizmu. Przyjmowanie niektórych leków i tutaj na przykład sterydowe leki przeciwzapalne przykładowo, które prowadzą do zwiększenia masy ciała i poprzez to też do insulinooporności. No i uwarunkowania genetyczne. Czasami się rzeczywiście zdarza, nie jest to jakiś duży procent osób, ale zdarza się tak.
Diagnostyka insulinooporności, naprawdę powiem o tym krótko. Podstawy to glukoza nadczo, ale nie tylko, bo wiele osób myśli, że jeżeli ma glukozę nadczo w normie, czyli przyjmijmy na poziomie między 70 a 99 albo między 80 a 99, zależy, które laboratorium robi oznaczenie, to jeżeli sądzi, że ma w normie, to że wszystko jest w porządku. No nie, bo tutaj przy insulinooporności chodzi nam głównie o insulinę. Jeżeli glukoza będzie ponad normę, to już raczej mamy stan przedcukrzycowy albo i cukrzycę. Więc potrzebujemy jeszcze sprawdzić insulinę nadczo. Te dwa parametry. Można zrobić test doustny obciążenia glukozą, natomiast znowu, jeżeli zrobimy test obciążeniowy, czyli oznaczamy poziom glukozy w trzech punktach, najczęściej to jest zerówce, 1 godzina i 2 godziny, to znowu sama glukoza nam nie wystarczy, bo my musimy widzieć, jak reaguje insulina w odpowiedzi na wzrost poziomu glukozy. Czyli tutaj musimy w tych trzech punktach oznaczyć także poziom insuliny. I jeszcze jest kilka innych narzędzi do określenia diagnostycznych, do określenia insulinooporności, które także wykorzystywane są w określaniu czy diagnozowaniu cukrzycy. Hemoglobina glikowana. Jeżeli ktoś z Państwa ma cukrzycę, to wie, że jest to dosyć standardowe narzędzie do diagnozowania. I jak przebiega ta glikemia w odniesieniu do 3 miesięcy poprzedzających od dnia wykonania badania. I tutaj też są wskazane przyjęte normy, ale proszę zwrócić uwagę na to, że jak ta hemoglobina glikowana przekłada się na poziom glukozy. Więc w przypadku, kiedy hemoglobina glikowana wynosi 5%, to proszę sobie zobaczyć, że tutaj średni poziom glukozy w przeciągu 3 miesięcy wynosił 97. Czyli dosyć blisko górnej granicy, a ten zakres od do jest 76 nawet do 120. Więc przyjmuje się, że przy osobach zdrowych powinien ten parametr wynosić poniżej 5, ewentualnie równe 5. Natomiast w przypadku osób z cukrzycą przyjmuje się ten parametr na troszeczkę wyższym poziomie, nawet do 7%. Peptyd C, który akurat standardowo służy do oznaczania cukrzycy typu pierwszego, ale także do określania insulinooporności, kiedy patrzymy, co się dzieje z peptydem C, jaki jest poziom tego parametru i weźmiemy także pod uwagę insulinę. Tutaj podwyższona wartość insuliny i peptyd C. Niski poziom peptydu C będzie nam wskazywał na insulinooporność, przepraszam, podwyższony poziom peptydu C, natomiast obniżony na cukrzycę typu pierwszego. Jeszcze jedna ważna rzecz jest, której nie wspomniałam. Przy prawidłowo funkcjonującym młodym organizmie insulina nadczo, co prawda w niektórych laboratoriach mówi się, że nawet może być na poziomie 25 jednostek, natomiast przy młodym organizmie pracującym prawidłowo powinna to być wartość jednocyfrowa. Czyli 10 to jest tak naprawdę maksimum. Fruktozamina nie robiona standardowo oraz tak zwany współczynnik HOMA i R. To jest współczynnik do określenia insulinooporności w sposób pośredni. Dosyć często jest wykorzystywany z tego względu, że wystarczy tutaj wykonać oznaczenie poziomu glukozy i insuliny nadczo i wyliczając ten współczynnik z prostego wzoru możemy zobaczyć, czy jest podejrzenie insulinooporności. Bo jeżeli ten współczynnik wyjdzie nam równy bądź powyżej 2,5, jest podejrzenie insulinooporności. Chociaż powiem, że są także źródła literaturowe, które wskazują, że ten wskaźnik powyżej 2 już wskazuje na podejrzenie insulinooporności. I w momencie, kiedy poziom glukozy jest w normie, przypuśćmy 88, a insulina będzie 13, to ten wskaźnik już wyjdzie powyżej 2,5. Pomimo tego, że zarówno jeden, jak i drugi parametr będą zgodne z normami. I hipoglikemia reaktywna, o czym już wspomniałam wcześniej, ona dotyczy zarówno insulinooporności oraz cukrzycy typu pierwszego, typu drugiego. Ta hipoglikemia reaktywna jest to taki spadek poziomu glukozy, który spada poniżej takiej normy, może nie normy przyjętej odgórnie, ale normy dla danego organizmu. Bo to, że mamy normę na poziom glukozy w surowicy krwi między 60 a 99, to jest mnóstwo osób, które reaguje już dosyć intensywnie, oczywiście negatywnie, przy spadku poziomu glukozy na poziomie około 70, czyli dalej jest w normie, ale jednak dla tego organizmu jest już to sygnał, że coś się dzieje nie tak. I ta hipoglikemia reaktywna może się pojawić w czasie tam 90, nawet do 4 godzin po spożyciu posiłku, w zależności od tego, jak posiłek był skomponowany.
I ona po prostu przebiega bardziej intensywnie niż w przypadku prawidłowej glikemii. Tutaj tym takim jakby trochę wygaszonym, wykaszona krzywa dotyczy prawidłowej glikemii, natomiast ta tutaj w tym kolorze takim intensywniejszym, gdzie mamy ten taki zjazd mocny, tak? Czyli znowu roller coaster i zjeżdża nam poniżej pewnego przyjętego dla nas poziomu jako prawidłowy, to jest ta hipoglikemia reaktywna. Ona się odbija, bo znowu przypomnę, glukoza wydzielana przez wątrobę, te zapasy tam stabilizują nam ten poziom cukru. Natomiast ten spadek tutaj w tym momencie jest dla nas często bardzo niebezpieczny, tak? Podstawowym objawem jest bardzo właśnie duża senność poposiłkowa. Objawy hipoglikemii. Pierwsze takie, które się mogą pojawić, to jest pocenie się, zawroty głowy, zmęczenie, senność, bladość na twarzy, szczególnie bladość ust. Kolejne objawy, często spotykany jest napad wilczego głodu. To wynika z tego, że ten poziom glukozy nam spada bardzo mocno, organizm dąży znowu do homeostazy, więc daje nam wszelkie sygnały do tego, żeby ten poziom glukozy nam wzrósł. On oczywiście wzrasta w odpowiedzi na pokarm. Pokarm, który bogaty jest w węglowodany. Dlaczego wtedy węglowodany proste? Bo one najszybciej podnoszą nam poziom glukozy bardzo intensywnie. Czyli znowu ten wykres, który był przedstawiony na samym początku. Takie zagubienie, zdezorientowanie to też wynika z tego, że czujemy osłabienie, jest przyspieszone bicie serca, jest poczucie lęku. To wszystko jest też w odpowiedzi właśnie na to, że coś się dzieje nie tak, tak? Że organizm daje sygnały, że coś jest nie w porządku. Zamglony wzrok, uzawienie oczu, łaskotanie lub szczypanie w ustach, czy też zakończeniach nerwowych rąk i nóg, czy też drżenie rąk. Natomiast takie ostre niedocukrzenie, czyli ostra hipoglikemia, to już są sytuacje niebezpieczne dla życia nawet, bo tutaj może się pojawić nawet utrata przytomności i śpiączka, czyli tutaj najczęściej trafimy już do szpitala. Natomiast w przypadku hiperglikemii, czyli tego nadmiernego wzrostu, nadmiernego poziomu wzrostu glukozy powyżej norm, wzmożone pragnienie, uczucie suchości w jamie ustnej pomimo tego, że pijemy. Inne objawy to częstsze oddawanie moczu, także w odpowiedzi po prostu na większe pragnienie. Zmiany rytmu oddawania moczu, także takie właśnie oddawanie moczu w nocy. Wzmożona senność, to też wynika właśnie z tego, że przy hiperglikemii też pojawiają się momenty, kiedy mamy hipoglikemię, tak? Bo insulina chce ten poziom glukozy obniżyć, chyba że już trzustka tej insuliny nie wydziela, no to będziemy funkcjonować w wysokiej hiperglikemii przez dłuższy okres czasu. Bóle głowy, osłabienie koncentracji, złe samopoczucie, świąt czy pieczenie skóry, to takie nietypowe. Natomiast jaka jest konsekwencja przewlekłej hiperglikemii? Różnego rodzaju stany zapalne. O tym już wspomniałam, glikacja białek, czyli taka jakby zmiana struktury białek, która doprowadza do takiej dysfunkcji tych białek. One nie pełnią już swojej prawidłowej funkcji. Co więcej, one mają taką tendencję do zalegania w naczyniach krwionośnych i do usztywniania ściany naczyń krwionośnych, nie tylko naczyń krwionośnych, ale także komórek. Neuropatia obwodowa, tutaj szczególnie retinopatia, czyli zaburzenia, jeżeli chodzi o wzrok, zaburzenia pamięci i koncentracji, nawet choroby Alzheimera, czy też pogłębienie demencji, tutaj szczególnie w przypadku osób starszych. Natomiast te objawy hiperglikemii nie odnoszą się tylko do insulinooporności. One oczywiście też występują bardzo często w cukrzycy. Utrudnione gojenie ran, uszkodzenie nerwów, szybsze starzenie organizmu, sztywność naczyń krwionośnych, też wynikające m.in. z samej glikacji białek, czy też niskie libido. Jakie czynniki mogą stymulować insulinooporność? Sam wysoki poziom glukozy w surowicy krwi, no to już wiemy dlaczego, tak? Nabiał i gluten, z tego względu, że gluten ogólnie rzecz biorąc jest przez nas dosyć kiepsko tolerowany. Poza tym duże ilości tych białek glutenowych znajdziemy w produktach pszennych, czyli też w białej mące. Nabiał, który ma działanie insulinogenne. Alkohol, szczególnie piwo, ma wysoki indeks glikemiczny na przykład. Nadmiar białka w diecie także, ponieważ białko same w diecie też ma dosyć silne działanie insulinogenne. Podjadanie, bo rozwalamy całą gospodarkę, tak, węglowodanową. Śniadanie wersji na słodko, czyli zaczynamy dzień od czego? Od wysokiego wyrzutu poziomu glukozy. Co więcej, my rano mamy też wysoki kortyzol,
Tak? Czyli który sam w sobie też jakby uruchamia zapasy glukozy z wątroby, żeby nas wybudzić ze snu. Więc jeżeli jeszcze dostarczymy dużą ilość węglowodanów prostych, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Poziom glukozy jest naprawdę wysoki, więc insulina musi w odpowiedzi też wzrosnąć dosyć znacząco. Nadwaga i otyłość, soki owocowe, niestety nawet te własnoręcznie wyciskane, z tego względu, że soki owocowe znowu mają wyższy indeks glikemiczny i są łatwiej przyswajalne, to prawda, ale niestety ta łatwość przyswajania powoduje ten wzrost, intensywny wzrost glukozy, ponieważ owoce to fruktoza, która jest złożona między innymi właśnie z glukozy. Kortyzol. Już przed chwileczką wyjaśniłam dlaczego. Brak lub nieprawidłowa higiena snu. Dlaczego? Między innymi ze względu na to, że jeżeli śpimy nieprawidłowo w nocy albo w ogóle nie śpimy, a już przypadek pracy trzyzmianowej, no to niestety wtedy, kiedy kortyzol ma być niski w nocy, on jest najniższy około pierwszej w nocy, to wtedy, jeżeli nie śpimy o tej godzinie, albo jeżeli pracujemy, to co się dzieje z kortyzolem? Jest wyższy. Brak lub nieprawidłowa higiena snu, też wspomniałam, głodzenie się, przejadanie, też znowu huśtawka, tak? Albo się głodzimy, albo się przejadamy. Ten organizm traci tą równowagę, tą homeostazę. Brak aktywności ruchowej, już wspomniałam, czy zaburzona flora jelitowa, czyli zaburzony na przykład proces trawienia. Insulinooporność, jakie są zalecenia dietetyczne? Co należałoby wyeliminować? No to wiadomo, że na pierwszy rzut pójdzie cukier, napoje słodzone, soki owocowe, czy w ogóle po prostu słodycze. One oprócz tego, że mają węglowodany proste, zawierają też tłuszcze trans, które w konsekwencji razem z węglowodanami prostymi doprowadzają do zaburzenia lipidogramu, a w konsekwencji nadciśnienia, miażdżycy, chorób sercowo-naczyniowych, między innymi. Produkty bogate w węglowodany proste, czyli produkty zbożowe z mąki białej, czyli białe pieczywo, białe makarony, czy też płatki śniadaniowe, na przykład słodzone, kukurydziane, też będą kiepskim wyborem. Przetworzone produkty, ogólnie żywność, która jest przetworzona. Staramy się nie skracać sobie drogi do wykonania potrawy w domu. Czyli jeżeli mam zrobić sos pomidorowy, to nie korzystam z torebki, w którym mam proszek przypominający, nie wiem, sos pomidorowy w proszku, tylko sięgam po pomidory w sezonie. Jeżeli nie jest to sezon, a już pomału się sezon pomidorowy kończy, to sięgam po przetworzone pomidory, czyli po pomidory w formie na przykład koncentratu bądź przecieru. Niedosypianie eliminujemy. Ja wiem, że w przypadku osób starszych jest z tym problem, to niedosypianie. Często te osoby budzą się dużo wcześniej, ale proszę zwrócić uwagę na to, żeby po prostu kłaść się wcześniej. Wiem, że tym osobom jest łatwiej położyć się wcześniej i wtedy pobudka o godzinie 5 rano nie jest niczym jakimś zaburzającym homeostazę, jeżeli poszło się spać koło godziny 21. Palenie papierosów, alkohol. Intensywny wysiłek fizyczny. Dlaczego intensywny nie jest wskazany i może powodować insulinooporność? Bo nam stymuluje wydzielanie kortyzolu, tak? Czy też guma do żucia. Dlaczego guma do żucia? Bo guma do żucia, którą żujemy najczęściej między posiłkami, stymuluje układ trawienny. Czyli on pracuje pomimo tego, że my nie dostarczamy żadnego pożywienia. Czy też tak zwane cheat meal, czyli albo cheat days, czyli takie posiłki, które są typowym odstępstwem od podstawowych zaleceń dietetycznych. Natomiast co wprowadzamy? Produkty węglowodanowe, które będą miały niższy indeks glikemiczny. Ogólnie zalecane jest ograniczenie węglowodanów w diecie, ale znowu odniosę się do tego, co było na pierwszym slajdzie. Nie przekraczamy pewnych granic, chociażby z tego względu, że zbyt mała ilość węglowodanów w diecie może spowodować zaburzenie pracy tarczycy, bo węglowodany w ilości przyjmuje się tutaj około 150 gram na dzień, wymagane są do prawidłowej konwersji T4 do T3, czyli hormonów tarczycy. Rotacja węglowodanów w zależności od ilości i pory treningów, bo ważne jest, żeby w momencie, kiedy mamy treningi, żeby węglowodany właśnie wprowadzać około treningowo, a na przykład w pozostałych posiłkach może być ich zdecydowanie mniej. Obniżenie indeksu glikemicznego i insulinowego, małe porcje węglowodanów, duże ilości warzyw, jeżeli możemy. W przypadku osób młodych raczej nie ma wielkich przeciwwskazań, żeby jeść je w formie surowej. Teraz w okresie jesiennym, zimowym w formie na przykład kiszonek.
to jeżeli możemy, to sięgamy po takie. Jeżeli nie możemy, to oczywiście w przypadku osób starszych, tak jest najczęściej, możemy je poddać obróbce, pieczeniu, parowaniu, gotowaniu, ale pamiętajmy, żeby wtedy obniżyć ich indeks glikemiczny, czyli przykładowo dodać tłuszcz. Tak? Czyli jeżeli jemy warzywa parowane, które mają trochę wyższy indeks glikemiczny, wystarczy je wymieszać z dodatkiem, nie wiem, oliwy bądź innego oleju. Jeżeli chodzi o owoce, to szczególnie jagodowe są polecane. No i sądzę, że tutaj szczególnie w tym okresie będą to owoce mrożone. Tłuszcze, nienasycone kwasy tłuszczowe. I tutaj jest właśnie ta informacja dotycząca tego indeksu glikemicznego, czyli dodawanie tłuszczu albo produktów błonnikowych, które też obniżają tak jakby ten indeks glikemiczny, czyli tą odpowiedź organizmu na produkty węglowodanowe. Stosowanie substancji przeciwzapalnych antyoksydantów. Co to będzie? Owoce, warzywa, przyprawy, ale przyprawy typu kurkuma, cynamon, imbir, zioła, wszelkiego rodzaju zioła, które bardzo fajnie nie tylko wpływają na samą glikemię, ale też są bogactwem substancji przeciwzapalnych antyoksydantów. Zmiana pory spożywania węglowodanów. Ja za chwilę pokażę przykład diety, więc to Państwu wyjaśnię. Spokojna aktywność, czyli przeciwstawienie tej intensywnej, joga, wyciszenie. Dieta wysokoodżywcza. Żaden posiłek nie może być dostarczeniem po prostu kalorii. Każdy produkt ma nieść za sobą jakąś odżywczość. Witamina D, mówi się o tym, że jej niedobory mogą powodować cukrzycę. I tutaj szczególnie w przypadku osób starszych, które mają większe tendencje na niski poziom witaminy D w surowicy krwi, zalecana jest suplementacja. Osoby starsze, chociażby ze względu na to, że z wiekiem też zmienia się praca naszego organizmu. Nerki bardzo często nie do końca są już tak sprawne, jak były kiedyś, a do wytworzenia czy do syntezy tej formy aktywnej witaminy D potrzebujemy chociażby sprawnych nerek. Wspomaganie trawienia. Jeżeli jest taka potrzeba, to staramy się wspomagać trawienie. Gorzkie zioła na przykład. Sen w odpowiednich porach. I tutaj wspomniałam, może być to 21.05 rano, może być to 22.06 rano, ale nie może to być 24.05 rano. Tak? Po pierwsze, za mało snu, po drugie, nieprawidłowe pory snu. Więc tutaj niestety insulinooporność występuje niezmiernie często w przypadku osób pracujących na 3 zmiany. Probiotyki i prebiotyki. Zaczynamy od diety, tak? Czyli probiotyki dostarczymy na przykład w tym okresie z kiszonkami, prebiotyki na przykład z warzywami. Natomiast jeżeli mamy problemy i nie możemy dostarczyć z dietą, to możemy wtedy sięgnąć po suplementację. Nawodnienie chyba powinno się znaleźć naprawdę tak na pierwszym punkcie, z tego względu, że wiem, że osoby starsze bardzo często mają problem z prawidłowym nawodnieniem. Po pierwsze, często piją zbyt mało, a po drugie, częściej wybierają produkty, które kiepsko nawadniają, czyli na przykład herbata czarna. Okno żywieniowe, czyli nie jedzenie non-stop. Oknem żywieniowym jest kilka tak naprawdę modeli okna żywieniowego. Takim bardzo ograniczonym jest na przykład 8 godzin, tak? Czyli w ciągu 24 godzin 8 godzin jest tylko na spożywanie posiłków. Natomiast bardzo fajnym oknem żywieniowym, który się sprawdza bardzo często, jest 12 godzin. Tak? Czyli przykładowo, jeżeli pierwszy posiłek zjemy o godzinie 6 rano, to ostatni jemy o godzinie 18 i koniec. Szczególnie jeżeli idziemy spać koło godziny 21. 3 do 5 posiłków w ciągu dnia i już powiedziałam Państwu dlaczego. Indeks glikemiczny. Wybieramy produkty z niskim indeksem glikemicznym. To dotyczy zarówno insulinooporności, jak i cukrzycy. Zalecany jest indeks glikemiczny 70 i poniżej. I tutaj na tym slajdzie są takie wybrane produkty. Większość warzyw i owoców będzie miało indeks glikemiczny bardzo niski, poniżej 55. Natomiast to, co na pewno wpadnie nam w wysoki indeks glikemiczny, to na pewno wszystko, co jest z mąką pszenną białą, tą taką oczyszczoną mąką pszenną. Wszystko, co jest słodkie, piwo, chipsy, część suszonych owoców, szczególnie tutaj daktyle, tradycyjny, krótkoziarnisty ryż. Rewelacyjny ryż, i myślę, że to jest fajna rzecz, to ryż typu basmati, który ma naprawdę fajny indeks glikemiczny i jest rewelacyjny, bo nadaje się zarówno do potraw słodkich, jak i wytrawnych. Ale to nie sam indeks glikemiczny jest ważny, bo jeszcze ważny jest ładunek glikemiczny. I tutaj posłużyłam się tabelką od pani dietetyk Aleksandry Pichur, która fajnie przedstawiła właśnie, co się dzieje z tym, jak ten indeks glikemiczny przekłada się na ładunek glikemiczny. I jest tu właśnie gotowana marchewka i makaron pszenny z pszenicy durum. I mamy indeks glikemiczny marchewki gotowanej 80.
makaronu 50. Ale zawartość węglowodanów już zupełnie inna. A już zupełnie inaczej wygląda wyliczenie w momencie, kiedy przechodzimy do ładunku glikemicznego. Ładunek glikemiczny gotowanej marchewki 4,8, więc zaliczamy do niskiego. Natomiast w przypadku makaronu będzie 21,5, czyli wysoki ładunek glikemiczny. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce, że pomimo wysokiego indeksu glikemicznego, my możemy jeść marchewkę gotowaną, oczywiście nie w bardzo dużych ilościach, ale nic się naprawdę nie stanie, jeżeli będziemy sobie jeść tą marcheweczkę gotowaną w ilościach, nie wiem, 100 gram dziennie. Natomiast jeżeli już zjemy 100 gram dziennie makaronu, no to niestety nie będzie to już tak wesołe. Staramy się wybierać produkty, które będą miały ładunek glikemiczny na poziomie maksymalnie średniego. I indeks insulinowy. To jest takie dosyć nowe zagadnienie. Nie ma jeszcze takich może bardzo szerokich pozycji literaturowych, które opisywałyby indeks insulinowy. Informacje w języku polskim są dosyć okrojone, szczególnie znajdziemy tu informacje w języku angielskim, ale no rzeczywiście jest to zjawisko, znaczy jest to indeks, który opisano i jest to pewnego rodzaju odpowiedź organizmu na spożycie właśnie glukozy, odpowiedź organizmu pod względem wydzielania insuliny. Czyli im większy jest ten wskaźnik, tym odpowiedź organizmu na poziom glukozy w surowicy krwi będzie intensywniejszy. Czyli przykładowo mleko ma niski indeks glikemiczny, ale wysoki indeks insulinowy, jeden z wyższych, jaki znam. Więc pomimo tego, że ma niski indeks glikemiczny i ten poziom glukozy w surowicy krwi po spożyciu mleka nie wzrasta jakoś bardzo mocno, to niestety insulina wzrasta bardzo dużo. Także też trzeba byłoby uważać na tego rodzaju produkty. I tutaj są wymienione przykładowe, które mają ten indeks insulinowy dosyć wysoki. Wspaniałym przykładem zarówno wysokiego indeksu glikemicznego, jak i insulinowego, więc produktu, który nie jest kompletnie zalecany przy insulinooporności czy przy cukrzycy, to żelki. One mają zarówno wysoki indeks glikemiczny, jak i insulinowy. Więc no i dla osób starszych, które sądzą, że żelki im pomogą w przypadku bólu stawów, no to niestety niekoniecznie, ponieważ zaszkodzą na zupełnie coś innego. Więc tutaj bardziej po prostu sięgnęłabym po wykonywane w domu galarety. I posiłki w insulinooporności to jest wybrany model. Naprawdę przykładowy wybrany model. Tutaj jest model czteroposiłkowy. Pierwszy posiłek śniadanie. Często, niezmiernie często sprawdza się zabieranie węglowodanów z posiłku pierwszego. Więc warzywa, tłuszcz, białko i tutaj tego białka musimy dostarczyć troszeczkę więcej. I przykładem jest na przykład omlet z trzech jaj na maśle z warzywami. Tu jest takie zdjęcie przedstawiające jeden z takich posiłków, akurat jeden mój wybrany, bardzo smaczny, polecam. Co prawda pomidory świeże już nie są fajne, ale można je zastąpić innym posiłkiem. Tu jest omlet z trzech jaj, przepraszam, z dwóch jaj ze szpinakiem, z pomidorami, a na wierzchu mamy dobrej jakości wędlinę i ser cheddar. Drugi posiłek to przykładowo warzywa, tłuszcz, białko, węglowodany złożone i przykład tego posiłku. Pieczywo razowe z masłem, mozzarellą, ale żeby wyrównać tą część posiłku, musimy dorzucić nie plasterek, dwa plasterki pomidora, tylko zrobić sałatkę na przykład z pomidorów, z cebulą i z oliwą. Dla osób starszych może być to trochę ciężkie, czyli zamiast cebuli można użyć na przykład szczypiorku czy szalotki, jest troszeczkę łagodniejsza, albo zrezygnować z cebuli i dodać na przykład, nie wiem, bazylię. Trzeci posiłek, czyli obiad, i tutaj możemy wrzucić węglowodany złożone, ale możemy też zrobić rotacyjnie, czyli jeżeli pierwszy posiłek nie miał węglowodanów, drugi ma, to znowu na przemian, czyli trzeci obiadowy może być bez węglowodanów. To już naprawdę indywidualna sytuacja, jak postąpimy z pacjentem. I tutaj jest przykład, właśnie indyk duszony w sosie własnym z kaszą gryczaną niepaloną, surówką z kiszonej kapusty, marchewki, cebuli z oliwą. I czwarty posiłek najczęściej jest węglowodanowym posiłkiem i tutaj też czasami wskazane jest na przykład spożycie owocu. To się troszeczkę kłóci z pewnego rodzaju zasadami dotyczącymi na przykład pracy wątroby, ale w insulinooporności bardzo często się sprawdza. I tutaj przykładowo jest zupa jarzynowa z kaszą i oliwą, natomiast jeżeli zrobilibyśmy tutaj posiłek owocowy, to moglibyśmy zrobić na przykład owsiankę na mleku roślinnym z dodatkiem owoców. Jeżeli chodzi o same owoce, czasami nawet jest polecana ich eliminacja. Znaczy wskazane są jagodowe, to wiemy, mówiłam, ale czasami zdarza się taka sytuacja, że musimy w ogóle na pewien okres czasu wyeliminować owoce.
Tylko przyznam, ja staram się nie robić tego na przykład w okresie letnim, bo wtedy owoce mamy rewelacyjne, nasze, które są soczyste, słodkie i pełne witamin, tak, bo rozwijały się w obecności promieni słonecznych. I wtedy nie zabierałabym owoców, ale w okresie zimowym, kiedy owoce mamy tej gorszej jakości, to można byłoby się o to pokusić, ale to też jest znowu indywidualna sprawa. I też nie eliminujemy na bardzo długo, tak 4-8 tygodni, żeby troszeczkę wyrównać tą glikemię, a później możemy troszeczkę z nimi, może nie poszaleć, ale je stopniowo wprowadzać. Także w przypadku insulinooporności jest zalecana pewna suplementacja. Tutaj tych suplementów jest mnóstwo, które wymieniłam. To nie jest tak, że stosujemy wszystkie naraz. Nie, nie wolno czegoś takiego robić. Jedna z ważnych zasad to jest taka, żeby jeżeli już suplementujemy coś, to żeby popatrzeć, co to są za suplementy. Jeżeli przyjmują Państwo leki, a bardzo często osoby starsze przyjmują leki, to suplementy z dala od leków. Z dala od leków. Ja wiem, że może w niektórych sytuacjach nie ma interakcji, ale to nie jest tak, że coś się może nie podziać, że nie wpłynie na zaburzenie przyswajania samego leku. W związku z tym z dala, to jest pierwsza podstawowa zasada, a druga nie wszystkie suplementy naraz. Bo też nie same suplementy możemy przyjmować wszystkie naraz, to jest raz. A dwa, proszę zobaczyć, każdy z nich troszeczkę inaczej stymuluje organizm. Więc jeżeli my wprowadzimy, nawet wystarczy wziąć wprowadzić 5 suplementów, to już może się okazać, że my przestymulujemy organizm. On nie będzie wiedział, co ma robić. Znowu go rozchwiejemy, zaburzymy mu homeostazę. Także tutaj są te proponowane, które dosyć często się sprawdzają. Nie bez znaczenia witamina D3 jest na pierwszym miejscu, ale to już mówiłam także wcześniej. Natomiast na samym dole mają też Państwo składniki diety, które po prostu możemy wprowadzić w diecie. Właśnie kurkuma, cynamon, imbir, resweratrol, probiotyki, tak? Czy też na przykład morwę białą, herbata z morwy białej. Ja wiem, że może nie wszystkie się super sprawdzają, natomiast warto po prostu wzbogacić w dietę w te produkty, z tego względu, że one nam troszeczkę bardziej będą stabilizować ten organizm. Ale znowu, nie za dużo naraz. No i sama cukrzyca. Na ten temat troszeczkę krócej, z tego względu, że część rzeczy, która była przy insulinooporności, po prostu przy cukrzycy się powtarza. Natomiast cukrzyca nie jest tylko zaburzeniem homeostazy glukozy. Ona jest zespołem chorób metabolicznych, więc jest czymś poważniejszym i w konsekwencji doprowadza do bardzo poważnych zaburzeń pracy całego organizmu, a szczególnie narządów jak oczy, nerki, nerwy, serce, naczynia krwionośne. Mamy kilka rodzajów cukrzycy. Ja skupię się na cukrzycy typu drugiego, która jest najczęściej występującą u osób starszych. I najczęściej w przypadku osób, które mają nadwagę bądź otyłość. I tutaj są informacje, które są z Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Informacje dotyczące objawów, a także osób, które mają większą tendencję do cukrzycy. Czyli jeżeli chodzi o objawy, to jest nasilona diureza, wzmożone pragnienie, utrata masy ciała, która nie jest wytłumaczona w żaden inny sposób, czy też inne nietypowe objawy jak osłabienie, wzmożona senność, zmiany ropne na skórze, czy też stany zapalne narządów moczowo-płciowych. Natomiast jest grono osób, które jest narażone na cukrzycę, czyli na przykład osoby z insulinoopornością, zespołem policystycznych jajników, mówimy tu o kobietach, o osoby z dyslipidemią, z nadciśnieniem, czyli bardzo często osoby starsze, osoby, które mają zbyt duży obwód w pasie, czyli w przypadku kobiet mamy powyżej 80 cm, w przypadku mężczyzn powyżej 94. Mała aktywność, osoby z cukrzycą w rodzinie, czy na przykład osoby, kobiety, które miały cukrzycę ciążową. Rozpoznanie cukrzycy tak naprawdę jest praktycznie podobne, także zalecenia są podobne jak w przypadku insulinooporności. Tutaj są tylko normy wskazane, glikemia przygodna, czyli równe bądź powyżej 100 mg na decylitr i to jest jednokrotne oznaczenie, natomiast jeżeli chodzi o glukozę nadczczą, to jest to w dwukrotnym oznaczeniu, ale proszę sobie zobaczyć, że jeżeli mamy poziom glukozy nadczczą 100-125 mg na decylitr, to już mamy nieprawidłową glikemię, a w teście obciążeniowym, jeżeli ten poziom glukozy po godzinie jest 140-199, przepraszam, nie po godzinie, tylko po 2 godzinach, to już mam nietolerancję glukozy. No i jeżeli chodzi o takie informacje z Towarzystwa Diabetologicznego z 2020 roku, częstość cukrzycy w populacji powyżej 65 roku życia jest dosyć duża, 25-30%. Objawy hiperglikemii w przypadku osób starszych
one nie są takie intensywne. To znaczy, to może nie jest kwestia tego, że one nie są intensywne, tylko bardzo często po prostu je bagatelizujemy. No bo osoby starsze często czują się bardziej zmęczone, są trochę wolniejsze, bardziej senne. I bagatelizowane są te objawy, więc nie jest ona diagnozowana. Natomiast u osób młodszych te objawy cukrzycy są takie bardziej intensywne. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o cukrzycę u osób starszych, to jeżeli ona jest diagnozowana w danym momencie i nie jest jakaś bardzo mocno rozwinięta, to przede wszystkim w tym momencie patrzy się na leczenie cukrzycy, a nie na leczenie objawów tych późniejszych. Z tego względu, że te objawy późniejsze mogą się rozwijać w bardzo długim okresie czasu, tak? Czyli te kwestie na przykład neuropatii mogą pojawić się później, dopiero w okresie nawet kilkunastu lat, więc może się okazać, że no nie będzie tej konieczności leczenia tej neuropatii na przykład. Jeżeli chodzi o samą cukrzycę, to tu w cukrzycy typu drugiego mamy tak, że insulina jest wydzielana przez trzustkę, ale nie pracuje prawidłowo, tak? Albo jej ilość jest wydzielana w zbyt małych ilościach. W związku z tym nie obniża nam poziomu glukozy, więc będziemy mieli podwyższony poziom glukozy. Natomiast w cukrzycy typu pierwszego trzustka po prostu nie wydziela insuliny, więc chodzimy z hiperglikemią i musimy insulinę dostarczyć z zewnątrz. Dieta. Nie bez znaczenia dwie rzeczy tutaj specjalnie oznaczyłam. W początkowym etapie wprowadzamy dietę i zmieniamy styl życia, a dieta musi być dobrana indywidualnie, bo bardzo często cukrzyca, jak przypomnę definicja, zespół chorób metabolicznych, więc bardzo często trzeba wziąć pod uwagę inne problemy zdrowotne, nadciśnienie, dyslipidemię, często na przykład choroby nerek. Jak powinna wyglądać dieta? Rewelacyjnie przedstawia to ten talerz. I na tym myślę, że będę kończyć. Dieta osoby chorej na cukrzycę. Tu mamy talerz, który powinien być troszeczkę mniejszym talerzem niż standardowo przyjęte jest. 24 cm dzielimy na pół. Na jednej połowie, czyli 50% naszego talerza, powinny zajmować warzywa, ale te bez skrobi. Czyli nie mówię tu o ziemniakach, nie mówię tu o batatach, nie mówię tu o dyni, ale mówię o warzywach typu cukinia, papryka, pomidory, marchewka. Surowa, ta gotowana już będzie bardziej przychodzić mi na część talerza ze skrobią. Brokuły, kalafior, kapusta i tutaj w formie zależnej od tego, jak możemy przyjąć, tak? Czyli jak tolerujemy. Osoby starsze często nie tolerują surowych warzyw albo po prostu jest im ciężko je spożyć, bo na przykład powodują niestrawność. Poddajemy obróbce, ale staramy się na przykład je piec, gotować, ale żeby one były mimo wszystko lekko al dente. I pamiętamy o dostarczeniu tłuszczu w tym przypadku. Druga część talerza, cała połowa, to produkty białkowe i produkty węglowodanowe. Przejdę do tych węglowodanowych, tu. To 25% diety to właśnie na przykład produkty pełnoziarniste, warzywa skrobiowe typu ziemniaki, bataty, dynia, kasze, makarony, ryż. W zależności od tego, jakie mamy możliwości, staramy się wybierać też produkty pełnoziarniste, czyli na przykład kaszę gryczaną, ale uwaga, ta palona będzie ciężej strawna, więc sięgnijmy po tą niepaloną, czyli tak zwaną białą. Kasza jaglana się tu rewelacyjnie sprawdzi, ryż basmati, pieczywo razowe, jeżeli możemy. Jeżeli nie możemy, to nie sięgajmy od razu po jasne pieczywo pszenne. Alternatywą będzie tu na przykład pieczywo orkiszowe, które też się dosyć fajnie sprawdzi, jeżeli zastosujemy do tego produktu jeszcze na przykład masło, tak? Posmarujemy masłem albo oliwą. I część białkowa diety, czyli mięso, no tutaj zalecane jest chudsze mimo wszystko, czyli drób, wieprzowina, polędwica, schab, wołowina, ale może być trochę ciężkostrawna, więc na przykład lepiej byłoby wybrać cielęcinę, królik, też rewelacyjny, ryby, jajka, ale tutaj także na tej części znajdą się produkty tłuszczowe typu oliwa, typu olej z awokado, typu olej lniany, typu masło, orzechy, jeżeli możemy, czy inne nasiona, dynia, rewelacyjny sezon na te produkty. Jeżeli chodzi o dietę w zaburzeniach glikemicznych, tak jak tak naprawdę cały czas o tym mówiłam, to jest bardzo indywidualna sprawa. Tutaj przedstawiłam Państwu najważniejsze informacje,
Zebrane informacje bazujące na moich doświadczeniach, ale także doświadczeniach innych dietetyków, z którymi mam kontakt. Jeżeli będą mieli Państwo pytania, bo temat jest bardzo szeroki, jeżeli będą mieli Państwo pytania, przypomnę, na pierwszym slajdzie pojawił się adres mailowy do mnie, więc zapraszam serdecznie do kontaktu. Ja ze swojej strony życzę dużo zdrowia i proszę sobie zachować w głowie temat dzisiejszego slajdu, czyli dziękuję. Nie słodzę. Dużo zdrowia, do zobaczenia, mam nadzieję, już na żywo. Do widzenia.